Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Troy152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 3. Musimy szybko zagadać Merdariona, żeby nie wlazł mi w ścianę. Jakbyście się zastanawiali, skąd to wiem, no bo oczywiście nagram dla Was film, okazało się, że strasznie klatkował i musiałam nagrać go w sumie na nowo, więc lecimy. I myślę, że teraz troszeczkę inaczej nam to wszystko pójdzie. Znaczy, teraz na pewno będzie trochę do dupy, bo ja w ogóle nie lubię tego zadania strasznie z tym, żeby zabić tych ożywieńców. Nie znoszę i to bardzo. Ale nie na wszystko mamy wpływ. Słychać pełzacze. To będzie nasz pierwszy problem na dziś. Dobra, widać je już, więc ja może zacznę strzelać. Tylko fajnie było, żebym trafiła. Tych bestii jest więcej. Dobra, Merdarion mi trochę pomoże. Oj, nie trafiłam. No niestety. Jednak na krótkie. Co jak co. Żałosna kreatura. Dobra, bo was jest tu więcej, więc na spokojnie. Tych bestii jest więcej! Co ciekawe... Okej, jednak się striggerowały. Naprawdę? Nie trafiłam? Nie wiem, jak to jest możliwe. Pięknie. Strasznie szkoda, że z tych pełzaczy nic nie ma kompletnie. Okej, tam chyba też nic nie ma. Mamy pierwszego szkieleta. Ja sobie może tutaj stanę. Dobra, trafiłam. Używamy trochę kuszy. Dobra, najpierw te szkielety może. Te zombiaki są gorsze trochę. W obsłudze. Dobra, odbiegnijmy kawałek. Pięknie. Dobra, Merdarion mi delikatnie pomoże. I tak myślałam, że nie zdążę niestety. Żałosna kreatura. Ale to nic. Teraz przynajmniej troszeczkę taktycznie to robię. Problem jest troszeczkę pod świątynią, bo tam są orkowie i tak dalej. I tam jest po prostu jadka jedna wielka. Jest dowódca. Tych bestii jest więcej. Okej. One się widzę trochę skupiają pół na mnie. Dobra, pięknie. No jasne, że tak. Jak żeby inaczej. I sru? Nikt nie będzie za tobą tęsknił. Dobra, pierwszy dowódca w sumie jest za nami. Jeszcze jakiś szkielet pojedynczy został. Tych bestii jest więcej! Cudownie. Żałosna kreatura. Wszystko w porządku? Oczywiście. Trzymaj się tuż za mną. Musimy ich wszystkich wyłapać. Wyłapać chyba pozabijać, gościu, a nie wyłapać. Trafię, nie trafię.
W ogóle powiem wam, że poza odcinkiem z ciekawości sobie pospacerowałam po mapie tutaj Warantu. Nikt nie będzie za tobą tęsknił. I udało mi się spróbować pokonać smoka. Te bestie nie zostawią nas. Co prawda, nie obeszło się. Żadna strata. Bez użycia dodatkowej siły, w tym wypadku demona akurat użyłam. I w sumie nie żałuję. Fajnie to całkiem wyszło. Dobra, mamy pełzacze, więc może najpierw nimi się zajmę. Jeszcze nie trafiłam. Cholerna bestia. O, dzień dobry. Ojeju. Niedobrze. Musimy teraz je spróbować pokonać, to nie będzie takie proste. Chociaż widzę, że jesteśmy na dobrej w miarę odległości. Okej. Radzimy sobie jakoś, nie? Chyba tak. Mam nadzieję, że nie będzie słychać żadnych jakichś dziwnych, przeszkadzających dźwięków, bo nade mną znowu robią dach w bloku. Jakieś tam pojedyncze blachy dowalają i po prostu czasami wiercą i używają młotka. A ja naprawdę potrzebuję już dla was nagrać film, nie? Spełzacz piaskowy. No i nie trafiłam. Jeszcze jedna cholerna bestia. Dobra. Chyba jakoś w miarę sobie radzę. Wiem wam, że dużo fajniej jest, jak się korzysta z tej kuszy jednak. W sumie, czemu ja nie korzystałam z niej, to nie wiem. A, nie trafiłam, dobra. To już mi właśnie Merdarion pomoże. Jest okej. Dobra, widać już dowódcę. Trafiłam. Nie zostawią nas w spokoju. Dobrze, fajnie. To ich, myślę, uda nam się w miarę szybko pokonać. I tak się zastanawiam, gdzie teraz iść, w jakiej kolejności się udać. Jak to rozegrać. Dobra, kolejny zombiak. To jest chyba ten dowódca. Żadna strata. Tak jest, tylko że nie mogłam go, nie wiem dlaczego, w ogóle zagadać tak jakby. Boże, co ja powiedziałam? Zagadać? Po prostu zaznaczyć. Tych bestii jest więcej. Nie no, fajnie się strzela. Czemu ja nie strzelałam wcześniej z tej kuszy, to ja nie wiem. Dobra, w sumie Merdarion już sobie poradzi sobie z nim. Nikt nie będzie za tobą tęsknił. No dobra, to idź do swojego punktu. Musimy być zdecydowani. Wahanie to śmierć. Nie poddawaj się! Idź za mną! No jasne. Idziemy w stronę świątyni. Niestety albo istety. Będą nas tutaj atakować. Mamy. Dobra, trafiłam. Niestety dalej już nie trafiłam. Dobra, może mu pomogę. Nie no, lepiej jednak z kuszy pomóc.
Dobra, ty chodź do mnie. Dobra. Kiedy ja zrobiłam zapis jakiś? Kojarzy ktoś? Chyba dawno temu. Nikt nie będzie za tobą tęsknił. To zróbmy F5. Kolejne zombiaki. Jeszcze jedna za wysoko. Cholerna bestia. Wiecie, co jest bardzo dużym problemem tych magów? Że oni się w sumie, jak na przykład rzucają lód, to zamiast się skupić na jednym potworze, znaczy właśnie więcej niż na jednym, to oni się skupiają tylko na jednym. Okazałeś, żadna strata. To jest trochę głupie. Już prawie po wszystkim. Chodź! Kurde, to zadanie jest naprawdę takie, bym powiedziała, z tych męczących. Dobra. No i tutaj już jest trochę problem, bo Mardarion jest magiem i orkowie będą go atakować. A on zarazem ich, więc to jest słabe. Ożywieńcy nie należą do tego świata. Dobrze, fajnie. No i teraz jest rozpierdziel znowuż. No i... kto mi to wytłumaczy? Nie wiem, gdzie jest dowódca. Tu jest zwykły zombiak. Dobranoc. Mamy zlikwidowanych wodzów. Nie chciałam Mardariona bić. Masakra. Okazałeś. No i widzicie? Zabił go tą kulą. No ta. Nie, no niedobrze. Może troszeczkę się jednak popatrzymy. Nie, w sumie wy tu się jednak bijcie tutaj dalej. Okej, może ja sobie jednak stąd pójdę? Dobra, no widzę, że... Dobra, pomogę mu trochę, może stąd pójdzie. Oczywiście, że nie. Idziesz sobie już? Tak jest. To spadaj. Zostawimy go w spokoju. Ja nikogo nie zabiłam. Więc jest dobrze. Moi drodzy, jak my stoimy z czasem na odcinku? 14 minutek. No myślę, że całkiem fajnie. Teraz tylko pytanie, czym byśmy się mogli na dzisiaj zająć. Człowiek, który zabił Ramireza, na razie nas to nie interesuje, bo nie możemy nic z tym zrobić. Polowanie na nagrody... Ben Eray, Lago, Ben Sala, Bakaresz. Do Ben Eray by się przydało iść. Tak w sumie. Więc myślę, że to zrobimy. Mam w ogóle tablicę, której nie użyłam. Halo, no użyłeś ty jej? Czy miałam dwie? Dziwne to trochę było. A i ta korona Adanosa, no... Kusząca opcja, ale niestety chyba niewykonalna.
Żeby dać teraz 190 w prastarą, to naprawdę bym się musiała postarać. I to tylko po to, żeby potem i tak tą koronę oddać. To jest w ogóle najbardziej głupie, jakie może być. Szybkiej nauki moglibyśmy się w sumie nauczyć. Może Wredok uczy ten gościu. Czemu by nie spróbować? Jeszcze tych poziomów trochę zdobędziemy w tej grze, bo jeszcze jest gdzie chodzić, biegać, cały Nordmar, wszystko w ogóle, więc... Jeżeli się da, to możemy spróbować się nauczyć. Cześć, Gelfordik. Do pancerza Paladyna nam brakuje trochę punktów. Mamy reputację u buntowników 57, trzeba 60. To nie byłby problem, żeby to zdobyć, ale na razie pokorzystajmy sobie z troszeczkę innej zbroi. Nie spieszy mi się aż tak bardzo do tego, żeby pancerz Paladyna mieć. Naucz mnie. Uczysz szybkiej nauki? Tak. Chcę się szybciej uczyć. Ależ oczywiście. Jesteś mądrym człowiekiem. A więc nie śpiesz się i rusz głową. W końcu nie służy ona tylko do podtrzymywania hełmu. No i dobra. W ogóle na lekkie pancerze to trzeba mieć. Znaczy mi to jest aktualnie niepotrzebne. Ale to jest typowo do szat. Właśnie szkoda, że to nie było do tych pancerzy... tych lekkich na przykład zbroi buntownika. Zresztą to wymaga 125 prastarej, Panie Boże. Szybką naukę to możemy mieć, bo nie zaszkodzi. Czego by się tutaj nauczyć? Myślę, że w siłę pójdziemy, żeby zainwestować w duży oręż. Ewentualnie moglibyśmy się nauczyć akrobatyki w Silden. Jak już tak się uczymy takich umiejętności, które mi zalegają. Na razie lepszej broni żadnej nie znalazłam, więc w sumie czemu nie? Chociaż nie. W Cape Town jest przecież gościu, który uczy akrobatyki. Ten niewolnik. Skorzystajmy z jego usług. I się tak teraz zastanawiam. Gdzie by tu iść? Na tej pustyni. Ben Eray byłoby dobrą opcją, ale tam jest sporo tych zadań dla koczowników. Jens? Nie, ja chciałam Hereka. Jesteś tu, jesteś. Chcę się nauczyć akrobatyki. Dobrze jest mieć kontrolę nad ciałem. Dzięki temu możesz przeżyć upadek z dużej wysokości. Ale pamiętaj, nie jesteś nieśmiertelny. No wiadomo. 3 punkty nauki nam zostały. Co by tu dać? Może wytrzymałość byśmy dobili. Albo w życie. Tutaj jest posąg przecież. Chyba nie głupie. Wytrzymałość czy życie? Daj. To będzie plus 12 wytrzymałości. No to wolałabym plus 12 życia. No i właśnie, 420 mamy. I super. To co, wracamy na pustynię. Chyba Ben Eray. Chyba nie będziemy tutaj świrować. Chyba Ben Eray. Dobra, to zacznijmy od tego pulpitu. Tu jest napisane coś o alchemii. Okej, świetnie, dziękuję. 53 alchemia już. I tu jest Eusebio. Hej, jestem Eusebio. Alchemik, jak sądzę. I producent doskonałej whisky. Jeśli czegoś potrzebujesz, załatwię wszystko. Opowiedz mi o mieście. Człowieku, siedzimy na prawdziwej żyle złota, a ja nie dostanę nawet bryłki. Och, tak się przejść w nocy i opróżnić wszystkie kufry. To czemu tego nie zrobisz? Odbiło ci? Jestem zadowolony, jeśli w ogóle uda mi się rano zwlec z łóżka. Możesz mnie czegoś nauczyć? Jasne. Mikstury to moja specjalność. Mam też przepis na naprawdę mocny samogon. Ale przedtem musisz mi przynieść 10 kwiatów kaktusa.
Oto twoje kwiaty kaktusa. Dobrze. Już myślałem, że będę musiał sam po nie iść. Oto przepis dla ciebie. Pokaż mi swoje towary. Dobrze, fajnie. Masz zbroję i ty masz przepis na wódę z kaktusa chyba. To ty? Nie, to nie. Ty ktoś inny miał. Ale był taki przepis. Możesz mnie też alchemii uczyć. Zatrute strzały mi się nie przydadzą. Zatruwanie broni... Całkiem fajna rzecz w sumie z jednej strony, tylko nie wiem, czy to w ogóle na dwuręczną działa. Trwałe mikstury będą mi potrzebne. Nie jesteś na to gotowy. Ważenie mikstur przemiany i alchemia, 6 punktów. No właśnie, a mikstury przemiany to nawet nie wiem, kto uczy, pewnie jakiś druid. No ale dobrze. Tak, tutaj jest mikstury przemiany. Ważenie mikstur many, żeby zrobić przemiany. No, ale tą alchemię myślę, że porozwijamy sobie akurat trochę. Wyrób trucizny wymagane. Wyrób trucizny. Dobra, no w tą alchemię myślę, że już za niedługo też pójdziemy. Bo te stałe mikstury, no, będą, myślę, fajną sprawą. Z kim by teraz tutaj pogadać w sumie? Sancho jest tutaj głównym dowodzącym. Ale możemy też iść do Vasco. Do Vasco da Gama. Tylko, że kurde, no, on mi da to zadanie na te pełzacze i ja umrę. Dzisiaj tyle walki, to nie zna mój mózg. No ale, no dobre, no weźmy to zadanie. Trochę się pomęczymy dzisiaj. Też podążasz za zewem złota? Nazywam się... Vasco. I jestem zarządcą Ben Erai. Czym dokładnie zajmuje się zarządca? Zajmuje się niewolnikami, przeliczam złoto, organizuję straże. Robię wszystko, co trzeba zrobić. Masz dla mnie jakąś pracę? Z zachodu ciągle przychodzą pełzacze. Ostatnio bardzo się zbliżają. Za bardzo. Zjadły już kilku niewolników. Chcę, abyś się z nimi rozprawił. Szczególnie z tymi twardymi. Muszą mieć tu gdzieś gniazdo. Gdzie szukać tych bestii? Na zachód stąd. W pobliżu gór. I pamiętaj, chcę, abyś zabił te twarde. Tak jest, dokładnie. To jest najgorsze zadanie po prostu w tym mieście. I w ogóle chyba na całej pustyni. Jest po prostu tragedia z tym, totalna. Ile mam bełtów, bo to jest bardzo ważna informacja. Mu się przyda. Bełty, 616. Tylko wiecie co? Założymy sobie te ostre. Nie wiem, czy tutaj była gdzieś osełka. Ale na pewno częściowo nam się to przyda. Tu jest tak dużo tych pełzaczy, że to jest po prostu hit. Teraz tylko ważne, żeby nie pudłować. Dobra. Jak widzicie, no na razie atakują małą grupą, ale potem jest tylko gorzej. Kurde, nie trafiłam. Najgorsze jest to właśnie, że one wiedzą, co ze mną robić i otaczają. To jest tragiczne. Zapisałam się przed wyjściem tutaj w ogóle? Nie wiem, ale tu będzie ostro. Dobra, może tak od boku podejdę. O, właśnie. Tragedia.
Na razie to w ogóle żeśmy się do tych twardych nie dobili. Nie trafiłam. No widzicie, co tutaj się dzieje? No, jakim prawem? Masakra po prostu z tymi pełzaczami jest. Najgorsze, jak on mi właśnie ich nie chce na przykład namierzyć, jeszcze tak jak teraz. Tutaj też jest właśnie sporo tych kwiatków, można dwa zadania w jednym zrobić. Dobra, trafiłam. Okej. Masakra. Dobra, nie ładuj już. Widzę, że one nie są takie skore do atakowania jak wcześniej. Bo raz jak tutaj weszłam, to się na mnie rzuciły wszystkie i to było bardzo okropne. Masakra to była. No, serio? Dobra, F5. I lecimy dalej. Ajajaj, tak to będzie ciężko trafić. No co jest? Wydaje mi się, że twórcy ich tutaj mniej dali, niż ich tu było. Nie no, są mędy. Jest pierwszy twardy. Dopiero teraz, a ile mi zostało tych ostrych bełtów? Nie, dobrze, 57. Bałam się, że dziś 20. Dobra, jest twardy. No i o tym mówiłam. Serio nie trafiłam? Aj, dobra. No gin już. Masakra. Pełzacze to jest jeden z przeciwników takich też naprawdę... Dobra, zrobię zapis, bo... Tak na wszelki wypadek. Jakby jednak zechciało mi się umierać. Dobra, jak stoimy z czasem? No, myślę, że na tych pełzaczach to my zakończymy dzisiejszy odcinek. Zabijemy je i będzie po wszystkim. No, spora grupa. Kolejny twardy. No co jest? To jest straszne. No jak nie trafiłam? No chodźcie tu. To jest najgorsze, jak się nie zaznaczą. No już gin. Zdążyłam. To jest taka wymiana. A najgorsze właśnie jest to, że nic z nich nie ma. To już jest w ogóle po prostu żart życia. Za to nienawidzę Piranha Bytes. Po prostu, że dali takie zadanie. Ajajaj. No, nie trafię chyba w niego. No, tragizm.
No jak to? No co jest? No nie wierzę. No idź już sobie. Dobra, będę tak kręciła ekranem, to na pewno wygramy to. Ale jak widzicie, dotarliśmy już przynajmniej do tych twardych. Uff. Dobra, kolejne. No jak to? No co jest? To już są praktycznie same te twarde. A wy widzę, czekałyście. A idź. Dobra, dobra, dobra. Żyjemy, żyjemy. Sobie wyobraźcie, jak ktoś tutaj przychodzi bez takiej zbroi jak ja. Tylko kurde, z takim słabym pancerzykiem. Przecież tu się nie da żyć. Jak one by mnie wszystkie złapały w sidła, to bym tego nie przeżyła. Nie przeżyłabym tego. No tak, tak, tak. Chodź, kochany, chodź. Pięknie. Dobra, trafiłam w tamte. Aj, ci nie trafiłam już. Kolejna grupa trzyosobowa. Dobra, tamten ma mniej HP. Nie no, dobra, jest luks. Lepiej ciąć jednak tymi krótkimi. Chyba wiadomo dlaczego. Dobra, trzeba je sobie wyprowadzić teraz. Twarde zostały. Nie wiem, czy to są wszystkie. Trafię jeszcze? Trafiłam. Nie no, dobra. Fajne obrażenia wchodzą z tej broni. No już nie masz szans. Albo ja nie mam? Ja nie mam. Dobra. Okej, zrobimy odwrót, bo mnie dojedzie. Pięknie! Ej, udało się! Ej, za to nie było plus 20, tylko plus 15? Ale bieda. Myślałam, że było plus 20. Ale dobra, mamy nagrodę. Co? Jak starą skrzynię? Przecież tu powinna być ciężka. Jak to stara skrzynia? Dobra, maksymalna wytrzymałość plus 8. Nie pogardzę, ale ja byłam pewna, że tu jest ciężka skrzynia. Wiecie co? Ja chyba to po prostu przemilczę. Tu nie było ciężkiej skrzyni? Kurde, no. A ja byłam taka pewna po prostu. Mówię, dobra, zajebiście, może jakaś fajna nowa broń, cokolwiek. Nie. Nie, czego ty oczekujesz? Jak to? Vasco da Gama, słuchaj gościu, bo... To było przeżycie, którego bardzo nie lubię. Więc z łaski swojej... Pełzacze nie żyją. Zlikwidowałeś całe gniazdo? Skasowałem wszystko, co biegało po okolicy. Dobra. Oto twoja zapłata. Tylko nie sprawiaj żadnych kłopotów, zrozumiano? Dobra, czyli tutaj mamy sprawkę też już skończoną. To co, to może porozmawiamy z główną osobą tutaj.
Nazywam się Sancho. Strażników więcej mi nie potrzeba, a na niewolnika nie wyglądasz. Czego więc chcesz? Masz dla mnie jakąś pracę? I tak opłacam już wystarczająco dużo osób, które nic nie robią. Jeśli jednak liczysz na prawdziwą robotę, mam coś dla ciebie. Co mam robić? Od dawna nie mam żadnych wieści z naszego tunelu w Lago. Nie otrzymaliśmy dostaw złota od Fabio. Coś tu nie gra. Udaj się do Lago. Rozejrzyj. Gdzie jest to Lago? Na północny wschód stąd. Ledwie kilka chat na wybrzeżu. Trudno to nawet nazwać wioską, ale tunel mają. Niestety, nie otrzymuję stamtąd żadnego złota, do cholery. Masz dla mnie jakieś inne zadania? Prawdę mówiąc, tak. Martwię się o swoich ludzi. Bliskość złota z czasem każdego osłabi. Rozmawiaj z nimi, miej uszy szeroko otwarte. Powiedz mi, jeśli któryś będzie się zachowywać podejrzanie. Eusebio zachowuje się podejrzanie. Eusebio to nic poń. Ścina trawę i produkuje bimber. Może wychlał za dużo własnego świństwa. To nieistotne, zostaw go w spokoju. Jest nam potrzebny. Okej, okay, no tak. Czyli mamy nowe zadanie w Ben Erai. Tunel w Lago, no to chodźmy od razu tam. Nie ma co akurat tutaj z tym się, wiecie, rozdrabniać, bo prawda jest taka, że w sumie tu w Lago w ogóle, znaczy w Lago, w Ben, jakby inaczej. Ben Erai i Lago są ze sobą połączone zadaniami i to widać na każdym polu praktycznie. Tak po prostu jest i już. Więc my się przejdziemy i ogarniemy sprawę innych rzeczy. Najgorszy jest problem taki, że tutaj nie zdobędziemy tak jakby stałej reputacji. Tej 75. Dlatego, że musiałabym wtedy zabijać koczowników. A nie chcę tego robić. Bo jednak gramy po stronie jakby Adanosa, a nie Beliara. Więc w tym wypadku... No cóż, w tym wypadku jest jak jest. I po prostu zastanawiam się, jak to dalej rozegrać. Więc myślę, że takie ostatki będziemy bardzo brali pod uwagę w innym momencie życia w tej grze. Tutaj mamy szakale jeszcze, możemy się ich od razu pozbyć. Zastanawiam się, czy nie porobić też zadań tutaj w Lago właściwie, bo prawda jest taka, że właśnie one są połączone ze sobą. Co jest? Ja wiem, że macie takie trochę... No, jakby wysokość macie lepszą do wbicia się. Ale bez przesady. Jak my stoimy z nowym poziomem? No, trochę daleko, ale jak porobimy zadania, to będzie już blisko. Tutaj jest w ogóle kuferek, możemy otworzyć. Fajnie. W sumie jest tutaj parę zadań, które możemy od ręki zrobić. I może byśmy przy okazji zrobili zadania właśnie w Lago. O, jest Sibur Narad. Jak leci? Witam cię serdecznie, przyjacielu. Czym może ci służyć Sibur Narad? Wiedzący. Znajdujący wśród poszukujących. Wszystko w porządku? Jak najlepszy. Słońce jest ciepłe, a piasek suchy. Życie nie mogłoby być lepsze. Chcesz coś kupić? Stary, dobry Sibur oferuje przeróżne towary. Paliłeś coś? Nie mów takich rzeczy. Pomyśl o tym jako o medytacji rozszerzającej świadomość. Nie uwierzyłbyś,
jak nagle wszystko staje się takie proste. Znaczenie małego w wielkim, wielkiego w małym. Paliłeś? Tak. Chcesz trochę? Naprawdę dobry towar, mój przekręcający słowa przyjacielu. Widziałem przy twoim domu, Dok. Budujesz też łodzie? Nie. Stało się to dla mnie zbyt męczące. Wolę wypalić trochę ziela i budować w myślach. Niedawno tak się upaliłem, wymyśliłem niezwykle zmyślną łódź. Musiałem ją natychmiast narysować. Mógłbym dostać ten rysunek? Hej, to mój wynalazek. Przecież go tak po prostu nie oddam. Może jednak zdołam cię jakoś przekonać. Mam chyba pewien pomysł. Przynieś mi 5 futer białych wilków. Są chyba takie w Nordmarze. Żartujesz, prawda? Futra? Na pustyni? I to w dodatku z Nordmaru? Pewnie, przyjacielu. Nie masz pojęcia. Rozciągnąłeś się kiedyś nago na futrze? I pociągnąłeś dymka? Musisz tego spróbować. To jak latanie. Próbowałem tego na różnych futrach. Poza futrem białego wilka. Umowa stoi? Troszeczkę zniesmaczona się czuję. Przyniosłem ci futra. Lepiej daj mi teraz ten rysunek. Wyluzuj. Najpierw sobie zapal. Stary Sibur dotrzymuje obietnic. Wierz mi, synu nieufności. Mam twoje futra. Dziękuję, o wielki bohaterze długiej drogi. Zdobywco zimnej północy. Rysunek, nie próbuj mi się podlizywać. A to działa? Nie. No cóż, warto było spróbować. Oto rysunek. Nie mam pojęcia, co przedstawia. Mówiłem przecież, że byłem straszliwie upalony. Co się dzieje w Lago? Od kiedy przybył tu Rasul, wszędzie rośnie bagienne ziele. O innych sprawach pogadaj z Fabio. Tylko uważaj, to straszny sztywniak. Dobra, czyli co, mamy prezencik dla naszego... Gdzie to będzie? Nie da się tego zobaczyć, to jest chyba w EQ, jako przedmiot. Tutaj jest. Szkice słynnych okrętów. Od razu pójdziemy to oddać, tylko sobie wezmę teleport do Lago. I myślę, że później już resztę będziemy kontynuować w kolejnym odcinku. Teleport, witam cię serdecznie. Mamy Lago. To idziemy do Silden na chwilkę. Zakończymy sobie zadanie Okręt Doskonały. Ach, cudownie. Lubię, jak takie rzeczy się dzieją, że kończymy różne takie sprawy zaległe. Coś tak przez chwilę klatkowała ta gra. Także może na razie nie będę biegać. Pewnie się wczytuje wszystko, bo jesteśmy jednak w kompletnie innym miejscu. Oddamy ten szkic, wrócimy sobie do Lago i myślę, że będziemy kończyć odcinek. Proszę, mam tu coś dla ciebie. Na długą brodę Innosa. Przyniosłeś mi pełen schemat konstrukcyjny. Gdzie to znalazłeś? Zaczekaj, to bez znaczenia. Wystarczy, że to na pewno będzie prawdziwa łódź marzeń. 1500 sztuk złota dostałam. No. I patrzcie, już zaraz będzie kolejny poziom tak naprawdę. Zostało nam tak 5000 expa, to jest w Gothiku 3 bardzo mało. No to co, myślę, że wrócimy do Lago z powrotem. Fajnie, cieszę się, że to tak wszystko wygląda. No i ekstra. I w kolejnym odcinku myślę, że sobie skończymy też całe Lago, bo tutaj za dużo rzeczy do zrobienia też nie ma w sumie. No i tak jak mówię, te miejsca są ze sobą połączone dosyć solidnie, więc to też jest całkiem fajnie.
Braga. Tak sobie jeszcze przejrzymy na szybko zadania w miejscach, gdzie byliśmy. Ardea nic, Redog nic, Cape Dan nic, Montera nic, Gota nic, Vanguard wszystko mamy zrobione. Okara, Silden, Inok pomaga niewolnikom, to tego nie zrobimy, bo to byśmy mieli reputację do orków. Wódz Umbrak pragnie śmierci przywódcy buntowników, to też nie, bo to też byśmy mieli do innych celów. Tutaj, ludzie z Geldern i Poznaj Sekret, to jest do orków. I wtedy stracimy kamień cieniostwora. Ludzie z Geldern to jest przy odbijaniu miasta. Trellis to są ogniste puchary. Nemora ogniste puchary. Braga nie zrobimy, bo to jest do asasynów. Przynajmniej na razie nie zrobimy. Znaczy do asasynów. No w sumie tak, no przeciwko koczownikom tak jakby. Tunel w Lago. To też nie. Nie no, tunel w Lago zrobimy, ale jak będziemy w Lago, czyli jesteśmy. Człowiek, który zabił Ramireza, to chyba dopiero po Bensali ogarniemy. I dostęp do Isztar też na razie nie. A Nordmarem się nie będziemy zajmować, bo to w ogóle na inną inszość jest wszystko. Moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się, ja lecę montować dla Was ten odcinek, żebyście go jeszcze mieli na dzisiaj, w miarę sensownej porze. No i co? Trzymajcie się, cześć!